Cześć, witam Cię serdecznie. Ja nazywam się Tomasz Guzik i witam Cię w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zdradzę Ci, jaka jest recepta moim zdaniem na sukces, którego oczywiście jeszcze nie osiągnąłem, ale w przyszłości myślę, że zmierzam w dobrym kierunku. Taką niezawodną receptą jest dla mnie zdobywanie nieskończonej ilości wiedzy. Uważam, że każdego dnia, jeżeli chcesz osiągać w jakiejkolwiek dziedzinie, to się też tyczy sportu, to się też tyczy aktorstwa, musisz trenować. W przypadku biznesu musisz zdobywać wiedzę na temat wielu różnych dziedzin. Momencik, napiję się łyczka kawy. Okej, jedziemy dalej. W dzisiejszych czasach mamy dostęp, nieograniczony dostęp do wiedzy. Nigdy nie było tak łatwo zdobywać wiedzy. W dzisiejszych czasach, pamiętacie, kiedyś było tak, że osoby starsze były poważane, uważane jako takie osoby najmądrzejsze, które były autorytetami i ich się należało słuchać. Oni mieli nagromadzone wiedzę na podstawie doświadczeń, czyli im starsza osoba, tym mówiło się, że mądrzejsza, od niej się możemy wiele nauczyć i słuchajcie młodzi starszy, bo oni to coś tam przeżyli, to i tamto, z niejednego miejsca chleb jedli. Słuchajcie, dzisiaj już tak nie ma i osoby mające 16 lat mogą być świetnymi programistami, ponieważ dostęp do wiedzy mamy kompletnie nieograniczony. Wchodzimy na internet i praktycznie wszystko jesteśmy w stanie znaleźć za darmo. A jeśli nie, mamy ogromny dostęp do super świetnych bibliotek, z których praktycznie już mało kto korzysta, mało kto czyta, a mamy nieograniczony dostęp do darmowej wiedzy. Zarówno książki, zarówno internet, zarówno wideo, YouTube. Możemy też bardzo tanim kosztem korzystać ze szkoleń na takich platformach jak Udemy, Strefa Kursu, EduWeb. Możemy posiąść wiele praktycznych umiejętności, nie wychodząc kompletnie z domu. Rozumiecie to? Jak kiedyś było to trudne, żeby się czegoś nauczyć, musiałeś jechać ileś tam kilometrów, z kimś tam się spotkać, czerpać z niego garściami, a dzisiaj możesz to wszystko zrobić w domu. Konsultacje jakieś możesz sobie kupić kursy, tak jak mówiłem. Ja korzystam z platform Udemy, z Strefa Kursów, mam też coś z EduWebu i cały czas się szkolę i rozwijam, żeby moja firma oferowała jeszcze lepszej jakości usługi i szerszy zakres tych usług. Właśnie ostatnie 3 tygodnie codziennie szkolę się na temat WooCommerce'a i PrestaShop, żeby stawiać dla klientów profesjonalne sklepy internetowe spełniające wszystkie ich oczekiwania i kryteria. I widzicie, jakie to jest proste. Ja poświęcę kilkadziesiąt godzin takiej intensywnej pracy, może i kilkaset, raczej kilkadziesiąt i mam kolejną kompetencję, kolejną super kompetencję potrzebną na rynku, bo dzisiaj wszyscy idą w e-commerce i ja te sklepy będę mógł dla swoich klientów stawiać. Już praktycznie stawiam pierwsze sklepy, już pierwsze zlecenia mamy. Jeżeli to samo zlecenie pół roku temu, ja musiałem zlecać komuś na zewnątrz, delegować te zadanie i za to płacić. Dzisiaj mogę to zrobić sam, a delegować w momencie, kiedy tych zleceń się nagromadzi i będzie ich tak dużo, że nie będę sobie w stanie poradzić czasowo i uznam, że bardziej opłaca mi się delegować pracę. Rozumiesz, jakie to jest super, masz nad tym władzę. Klient chce to, no to ty robisz to. Klient chce tamto i wszystko możesz zrobić albo samemu, albo zlecać na zewnątrz, ale ty już sam o tym decydujesz, jaką chcesz mieć na tym marżę. Jesteś wtedy specjalistą, bo coś nowego umiesz. Mam kumpla z podstawówki, który postanowił, że chce zostać programistą. To było około września. I rozumiecie, że on każdego dnia kilka godzin dziennie poświęca na to, aby uczyć się programowania. HTML, CSS, JavaScript. Wszystko po kolei siedzi i się uczy. Udemy i inne platformy cały czas się uczy, zdobywa wiedzę i w krótkim czasie ze zwykłej jakiejś tam pracy, którą wykonuje, nagle zyska kompetencje, już zyskał i będzie mógł pracować za 4 razy takie pieniądze, zdalnie na przykład z kawiarni, używając tylko komputera, może jakiegoś tabletu, ale raczej się używa komputera do programowania i będzie nie dość, że będzie miał łatwiejszą pracę, bo będzie pracował sobie zdalnie, będzie pracował tylko i wyłącznie umysłowo, nic fizycznie, to jeszcze będzie zarabiał 4 razy tyle. I to jest zasługa. Ludzie tego nie rozumieją, że to wszystko zależy od wiedzy. To nie zależy od znajomości, układów, nie wiadomo czego, tylko od zdobywania wiedzy. Większość ludzi ma
złe nawyki dotyczące wiedzy, które wiążą się z tym, że w szkole niechętnie się uczyliśmy, bo pani zadawała jakieś tam sprawdziany. I to było wszystko nudne, niepotrzebne. Uczyliśmy się czegoś, co zazwyczaj nas kompletnie nie interesowało, żeby szybko tylko zdać, dostać tą trójkę, czwórkę i zapomnieć o tym na zawsze. Dlatego wychodzimy po 20 tych latach edukacji i nie wiemy tak naprawdę, nic już nie pamiętamy, jeżeli ktoś nas zapyta, co się uczyłeś 3 lata temu na studiach? No nie pamiętam. No to po co tam chodziłeś? Nie byłeś tym zainteresowany, coś tam. Uczyłeś się, żeby tylko i wyłącznie zdać. A jeżeli uczysz się, bo widzisz w tym jakąś korzyść, na przykład uczysz się nowych języków, bo chcesz mieć klientów za granicą. Okej? No i to jest fajne, bo pracujesz w Polsce za euro, za dolary, za może bitcoiny, na dużo wyższych stawkach niż w Polsce, ponieważ nie dość, że masz umiejętność, na przykład bycia programistą, ale też znasz języki hiszpański, angielski i po prostu masz klientów z zagranicy, zlecają ci do Polski, a i tak jesteś tańszy niż na przykład programista z USA, rozumiecie to? Im się to opłaca, to jest sytuacja win-win, im się to opłaca i tobie się to super opłaca, bo w Polsce są dużo niższe koszty życia. I musisz to zrozumieć, że wiedza jest kluczem do wszystkiego. Codziennie czytaj wartościowe książki, poświęć te godzinę dziennie na czytanie plus oglądanie jakichś kursów. Niekoniecznie musisz od razu jeździć na jakieś stacjonarne konferencje za dużo pieniędzy. Wiedza naprawdę na początku możesz pozyskać potężną ilość wiedzy za darmo i dopiero zadawać pytania. Tak samo nie wstydź się, jeżeli masz jakąś osobę, którą uważasz, że jest autorytetem w jakiejś dziedzinie i masz jakieś nurtujące pytanie. Nie wstydź się napisać do takiej osoby na Facebooku. Mój znajomy właśnie ze studiów mówił, że ja to jestem przegość, że nie wstydzę się pisać do takich ludzi, bo ja często piszę do milionerów, umówmy się, nazywajmy rzeczy po imieniu, z pytaniami. No bo ja ich tam śledzę w internecie, wyskakują mi ich posty i mam jakieś pytanie, bo wiem, że znają rozwiązanie na dany temat. Wtedy ja zadaję takie osobie pytanie, szybko dostaję precyzyjną odpowiedź i ja już nawiązuję jakąś relację, z której w przyszłości może coś ciekawego wyniknąć, bo ja takiej osobie oczywiście podziękuję za pomoc. Ona już będzie kojarzyła gdzieś moje nazwisko i w przyszłości może gdzieś wejdzie na mój profil, zainteresuje się, czym ja się zajmuję i być może kiedyś skorzysta też z moich usług albo poleci mnie gdzieś dalej. Także nie wstydź się też korzystać z wiedzy innych po prostu osób. Nie wstydź się ich pytać. Każdego dnia poświęć ten czas na naukę, a co w momencie, kiedy pracujesz zbyt długo? Ja napisałem o tym post, mega kontrowersyjny troszkę wyszedł, bo aż 31 tysięcy na LinkedInie go osób wyświetliło. Mimo, że nie mam jakiegoś bardzo dużego LinkedIna, dopiero gdzieś zaczynam na LinkedInie działać. I ten post podniósł mi całego LinkedIna, już następne posty są dużo bardziej zasięgowe niż kiedyś, bo napisałem, że jeżeli pracujesz i nie masz czasu na naukę, albo wstań godzinę wcześniej i poświęć tą godzinę na naukę, nie obchodzi mnie, w jaki sposób masz zagospodarować. To jest jak z ćwiczeniami. Chcesz lepiej wyglądać, zdrowiej się odżywiać, wstań godzinę wcześniej, aby sobie ugotować, coś poćwiczyć, poruszać się nawet na podłodze w pokoju. Ja nie dam rady wcześniej wstać, ludzie odpowiadają. Ja i tak krótko śpię, nie dam rady. No i to wszystko wynika z ich lenistwa. Oni nie chcą nic zmienić. Bo naprawdę jesteś w stanie wstawać godzinę wcześniej. Jesteś w stanie. Zrób coś, żebyś był. A ja tam też napisałem o czymś takim jak gromadzenie kapitału. Ty pracujesz gdzieś na jakimś etacie, gromadzisz ten kapitał i nagle stać cię na to, aby się zwolnić na 4 miesiące na przykład. Koszty twojego życia są, nie wiem, 2,5 tysiąca miesięcznie, 3 tysiące miesięcznie i nagromadziłeś ten kapitał. Może byłeś za granicą i masz kilkanaście tysięcy oszczędności. Zwalniasz się po to, aby od rana do nocy się uczyć i za te 4 miesiące masz taką umiejętność, kompetencje, że jesteś w stanie znaleźć lepszą pracę, dostać jakieś awanse w starej firmie. Po prostu masz dużo lepsze możliwości, ponieważ już masz tutaj nagromadzoną wiedzę, której kiedyś nie miałaś. Policz, ile to jest godzin, jeżeli ktoś się uczy godzinę dziennie, albo nie są tacy osoby, co chodzą na korepetycje z czegoś tam, 2 razy w tygodniu po godzinie. Policz, ile przez pół roku poświęcają czasu na dany przedmiot, a teraz zobacz, 4 miesiące, 12 godzin dziennie się uczysz. To jest możliwe. To gwarantuję Ci, że to jest możliwe, bo ja takich rzeczy doświadczałem, że się uczę od rana do nocy. W tej chwili
poświęcam połowę czasu na rozwijanie firmy, obsługiwanie klientów, a połowę kolejną tam po nocach siedzę i się uczę, żeby też właśnie zyskiwać jeszcze lepszych klientów, znaczy lepszych marki, duże marki, które będą płacić jeszcze większe stawki klientów zagranicznych i żeby ta obsługa była na jak możliwie jak najwyższym poziomie, czego nie osiągnąłbym, gdybym teraz stanął w miejscu i dał się wyprzedzić konkurencji, która się uczy. Czyli po to się musisz wiedzieć, przede wszystkim musisz zdać sobie sprawę, że jest Ci to potrzebne, niezbędne i musisz to robić. Wdrożyć regularność. I powiedziałem tam, zwolnij się z pracy, aby się uczyć. I wielu ludziom się to nie spodobało i tam była dyskusja mocna. No niektórzy mi tam bili brawo, a inni krytykowali, bo nie zrozumieli mojego punktu widzenia, a ja rzeczywiście taką radę daję. Z mojej perspektywy, z moich doświadczeń, które przeżyłem, uważam, że taki to jest bardzo fajna metoda, tylko nie każdy jest w stanie sobie poradzić z tą presją, bo nie każdy jest w stanie się zwolnić, dla nich to jest duże ryzyko, dla ludzi, Boże, co ja pocznę, jeżeli nie będę miała stałego dochodu. I ci ludzie są cały czas w jednym miejscu, oni trwają w jakimś tam marazmie, nie są w stanie z tego wyjść. Kręcą się w kółko, nie mają czasu na naukę, bo pracują. Przychodzę z pracy, jestem zmęczony, zmęczona, idę spać. I taka osoba nigdy nie zacznie się uczyć. Ja bym chciała się przebranżowić. No to się zacznij coś robić w tym kierunku. A co ty w tej chwili robisz, aby się przebranżowić? I taka osoba... A to ja bym chciała, ale nie mam czasu, bo pracuję. Do którejś tam przyjadę do domu, zjem i kładę się spać. No to... To się nigdy nie zmieni, przecież nie będziesz nagle miała więcej czasu, nagle nie zyskasz więcej pieniędzy, szef nagle Ci nie da innej funkcji w pracy. To się nie zmieni bez wiedzy. Musisz gdzieś coś kosztem czegoś, kosztem innych rzeczy wygospodarować sobie ten czas. Naprawdę, Twoje życie się nigdy nie zmieni, jeżeli nie zaczniesz zdobywać większej ilości wiedzy. Zapamiętaj sobie raz na zawsze o jakichś tam karierach. Firmy, duże firmy, polityków, to nie chodzi o znajomości. Znajomości się zdobywa w trakcie procesu. Jeżeli masz tą wiedzę, nagle docierasz do nowych ludzi, którzy potrzebują Twojej wiedzy. Czyli jeżeli ja coś posiadam w głowie, coś fajnego, jakąś reklamę na Facebooku umiem fajnie ustawić i która będzie zarabiała, to ludzie nagle z jakichś tam różnych środowisk, wyższych może sfer, usłyszą gdzieś o mnie, bo zobaczą filmik, ktoś do mnie dotrze, i nagle zdobywam nowe kontakty, znajomości. Ja jak zakładałem firmę, czy tam zanim założyłem firmę, nie miałem w ogóle kontaktów. Ja to budowałem networking, publikowałem treści, content leciał przez 2 lata ciągle. Instagram, LinkedIn, Facebook, wszędzie gdzieś publikowałem. Prowadziłem grupki biznesowe i dzięki temu szybko byłem w stanie wystartować z firmą. I już te kontakty miałem, których wcześniej nie miałem. Nie chodzi o kontakty. Kontakty zaczniesz zdobywać w trakcie, ale musisz coś z sobą zaprezentować i mieć tą wiedzę. Zapamiętaj to, bez wiedzy nic się nie zmieni i to jest puenta dzisiejszego odcinka. Serdecznie Ci dziękuję, jestem wdzięczny, że oglądasz mój kanał YouTube. Zostaw tam subskrypcję i widzimy się już wkrótce na kolejnej porcji wiedzy. Obiecuję, że Ci nie zawiodę. Czekaj z niecierpliwością.